Witam Was serdecznie. Wieczorową porą można powiedzieć. Dalej jest przepięknie, cudownie. No i nie będę Wam już tak zachwalać tej pogody, bo pewnie widzicie po mnie, jak jestem porozbierana. Tak jadąc tutaj sobie na to jeziorko, pomyślałam, jak to jest, że jednak jest coś w tym, że jest jakaś prawda, że kiedy mamy jakieś kłody, że kiedy ktoś nam kiedyś coś powiedział, to gdzieś w głębi nas to zostaje i tkwi. I tak cofnęłam się, cofnęłam. Prawie do nastolatki. I chciałam poruszyć taki temat, jak to jest, kiedy my jesteśmy niedowartościowane. A kiedy chcemy, żeby ktoś inny za nas to zrobił. I przeanalizowałam swoje takie życie i teraz obserwując innych życie i zastanawiając się nad tym, co Wy do mnie mówicie, o czym dyskutujecie i wszystko tak sobie pozbierałam i pomyślałam, że można to zmienić, oczywiście, że można, ale trzeba sobie najpierw uświadomić, czy tego chcę i co było przyczyną, że jesteśmy tacy, a nie inni. No i właśnie to jest całe nasze życie. To jest kształtowanie nas od samego początku. Jak ja to mówię, te kody, nakazy, zakazy, to co mówią ludzie, a zwłaszcza jak człowiek jest taki wrażliwy, to bierze sobie to do serca. Kochani, ja to sobie brałam do serca. Ja jako nastolatka powiem tak, i od dzieciństwa mogę powiedzieć, ja zawsze byłam takim szczęśliwym dzieckiem, czyli zawsze mnie cieszyło wszystko. Czy mama mi bluzeczkę kupiła, czy gdzieś byłam, czy ciocia mi coś dała, czy gdzieś pojechałam. I zawsze doceniałam te małe rzeczy. I chyba to pomagało mi żyć. A jedyne takie marzenie, wielkie, mogę to określić, jak bardzo duże marzenie, to było to moje marzenie o wielkiej miłości. Ale to zawsze było w sercu, tam schowane, skrywane. Ja z nikim o tym nie dyskutowałam, nawet z rówieśnikami. Jak chodziłam do szkoły, nawet jako nastolatka, nawet jak już potem byłam w szkole zawodowej, zaczynało mi się tam gdzieś rodzić, coś podobał mi się, powiedzmy, ktoś, ale ten ktoś nawet o tym nie wiedział. No bo skąd miał wiedzieć, skoro ja nie dałam żadnych znaków, żadnych sygnałów. No i tak sobie, kochani, rosłam. I doszłam do wniosku, że kiedy zasilamy naszą energią kogoś, czy naszą miłością, potem kiedy miałam swoich partnerów, powiedzmy, bo ja cały czas dawałam z siebie im, tak? Tak jakbym oddawała swoją energię, czekając na nich, adorując ich, pokazując jakby to, że mi zależy na nich. I tak było zawsze. I co się okazywało? Że potem gdzieś ci partnerzy znikali. Jeden partner miał wpadkę z dziewczyną, drugi miał wpadkę z inną dziewczyną, no i nasze drogi się rozeszły. Ale co też w tym było takiego fajnego, jak teraz sobie pomyślę z perspektywy czasu, cokolwiek się działo, ja nigdy nie miałam żalu, tak? Znaczy żalu, w tym sensie było mi przykro, smutno, tak? Ale nie miałam takiego żalu, nienawiści do tej osoby, że coś się skończyło. I ja zawsze zostawiałam sobie to jako jakieś tam wspomnienie, moje doświadczenie, moje przeżycie i tak jest do dziś. Staram się nie mieć urazu do nikogo. No chyba, że ktoś by bardzo mnie skrzywdził, ale to, żeby mnie bolało, że naprawdę świadomie by mnie krzywdził, to pewnie tak. To pewnie bym się zbuntowała i pewnie byłoby mi smutno, a może byłabym zła. Ale w tym wypadku. I tak sobie rosłam, kochani, rosłam. Lata leciały. A ja zawsze myślałam tak, że to ktoś ma mnie obdarować, powiedzmy, kwiatami, prezentem, że ktoś powinien zrobić mi romantyczną kolację, że ktoś zawsze powinien stanąć w mojej obronie, jeżeli ktoś inny mnie atakuje. I ja w to wierzyłam, że zawsze ktoś, I wiecie co, nie było na tej mojej drodze nikogo, kto by mnie obronił, kto by przyleciał do mnie z kwiatami. Nieraz tak patrzyłam, jak gdzieś koleżanki dostawały prezenty, kwiaty i to właśnie dostawały dziewczyny, które sobie tak olewały partnerów.
robiły ich w konia, były takie nieuczciwe. I one dostawały, one były adorowane, a ja, kiedy byłam taka szczera, uczciwa, chciałam być taka dobra, omijałam je to wszystko. I dalej rosłam, i dalej rosłam. I sobie myślałam, tylko w duszy, w marzeniach, z nikim o tym nie dyskutowałam, nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam, nawet moim partnerom nigdy tego nie mówiłam. I chyba to był błąd. Teraz, kochani, wiem, co wiem, że ja nie muszę czekać, że ktoś mnie obdaruje, że ktoś mi postawi kawę, że ktoś mnie zaprosi na tę kawę, że ktoś mi powie komplement i tak dalej, i tak dalej. Kochani, odkąd zaczęłam siebie sama adorować, sama siebie bronić, sama siebie doceniać i tak dalej, życie się w ogóle zmieniło. Teraz dużo ludzi mnie podziwia, adoruje, docenia. Pyta się mnie o różne porady z różnej dziedziny, z takiej nawet, co ja nie znam, odpowiedzi powiedzmy, no bo przecież nie jestem antyjomego. Za krótko żyję na tym świecie, żeby pozbierać te wszystkie wiadomości. Ale to jest miłe, że ludzie się zwracają do mnie cały czas. Poczekamy chwileczkę. I traktują mnie taką jak zawsze wiedzącą, bo myślą, że jak ja jestem uśmiechnięta, radosna i tak dużo mówię i tak doradzam tutaj, można powiedzieć, to jestem bardzo mądra. Nie jestem, kochani, uczę się tak jakby, poznaję, tak jak mówię, od nowa smaki życia, wszystkiego od nowa. Od 6 lat dopiero się uczę, więc nie za wiele tego jest. A to, co się nauczyłam, wprowadzam w praktykę, no i trzeba popraktykować też, żeby coś wiedzieć. No ale mimo tego wszystkiego, tych krótkich lat, tych krótkich chwil, tych doświadczeń nowych, i tak stałam się jakby mądrzejsza troszeczkę. I teraz wiem, że ja sobie wytyczam swoją wartość, ja decyduję o swoim czasie, ja pokazuję, że ja jestem ważna na tym świecie i świat mi to oddaje, tak? Czyli ja się odbijam jak gdyby w luszcze teraz tego świata, wszechświata. I jeszcze fajnie to, że ja mówię o tym głośno, dyskutuję ze znajomymi, mówię w domu głośno, co ja chcę, o czym marzę. Nawet ostatnio śmiałyśmy się z dziewczyną syna, bo ja tak mówię, pomyślałam o tym, o filiżance, o ręczniku. Mówię o takie, mam ładne zdjęcie, tak bym sobie sesję zdjęciową zrobiła i wszystko automatycznie się w parę dni do tygodnia mi się to jakby spełniło i śmiałyśmy się z tego. I ona mówi, dopiero pani o tym powiedziała, już pani to dostała. No. I to jest bardzo fajne. I zrozumiałam jedno, że ja powinnam mówić sobie codziennie, nawet przed sobą, moje głośno, marzenia, życzenia. I ani przez chwilę nie wątpić w mnie, ani przez sekundę. I nie bać się, że wymyślam coś, że to jest głupota, że to, być może to jest nierealne, że i tak tego nie dostanę. Uświadomiłam sobie istotę tego wszystkiego, jak jestem ważna. Jestem ważna, chociażby dla siebie. Ja zawsze stanę w swojej obronie. Ja potrafię siebie obronić, ja potrafię siebie docenić, ja potrafię sobie podjąć komplementy, ja potrafię sobie powiedzieć, że bardzo się kocham. Mówię sobie do lustra, Bożena, jesteś cudowna, Bożena, masz piękne oczy, Bożena, pięknie się dziś uśmiechasz. A kiedy sobie wklepuję krem, którego zawsze nie cierpiałam, no ale ze względu teraz na moją twarz, kupiłam sobie co nieco i sobie go tak dozując mówię, błogosławię Ciebie do tego kremu i błogosławię moją twarz. I wiecie co, i czuję się wspaniale z tym błogosławieństwem. Moim takim codziennym wyrażaniem, modlitwą i wyrażaniem tego, że wybaczam, odpuszczam i sobie, i wszystkim ludziom, i całemu światu, i temu, cokolwiek się dzieje wokół mnie, stało się właśnie takie słynne powiedzenie homo oponopono. Kocham, dziękuję, przepraszam, proszę, wybacz mi. I jeszcze sobie dodałam na koniec, ja od siebie błogosławię Ciebie, siebie,
Zależy, co mam na myśli w danym momencie. Wiecie co? I to przynosi mi taką ulgę. I to mnie tak jakby oczyszcza. Tak jak wspominałam kiedyś gdzieś tam. A kiedy pod prysznic, to tak samo. Pierwsza ta woda, która mnie obmywa z tym płynem do kąpieli, powiedzmy. To ja sobie mówię, że ja się tak oczyszczam, obmywam się z wszystkiego tego negatywnego, a już potem, kiedy się skupuję, to mówię sobie, teraz płynie cudowna energia, którą się wypełniam. I bardzo często to mówię, że się wypełniam cudowną energią. Nawet jak mnie gdzieś tam trochę pobolewa w plecach, czy mnie spodziewanie noga, czy cokolwiek, czuję coś nie tak, to zaraz sobie mówię, oczyszczam się i płynie przeze mnie ta cudowna boska energia. I wypełniam się nią aż do po brzegi, poza mnie, każdą najmniejszą komórkę mojego ciała. I właśnie te słowa sprawiają, że czuję się tak, jak się czuję, wyglądam tak, jak wyglądam, podążam przez życie tak, jak podążam, swoimi ścieżkami, nie tymi utartymi. Patrzę jakby przez różowe okulary, widzę zawsze tęczę. W nocy widzę gwiazdy, księżyc, widzę same uśmiechy. Nawet jak ktoś mnie mija, wiecie co, to widzę raczej roześmiane buzie, nie widzę jakichś grymasów. Nie wiem, może one są te buzie, ale ja nie reaguję widocznie na jakieś twarze zdenerwowane, jakieś takie nieprzyjazne. Ciągle tu nawet, tu idąc, ktoś się uśmiecha, nawet teraz pani tu mnie mijała, filmik nakręcam, się uśmiechała. Ludzie się kłaniają, jakiś tam komplement przeleci. Teraz też jechałam, pięknie ktoś tam powiedział, Bela czy jakoś tam, no, w innym języku. I to jest takie piękne, znaleźć siebie, odnaleźć, docenić, nie czekać na żadne oklaski, poklaski i tak dalej. Wiecie co? I teraz jest mi tak fajnie, bo czym mnie wychwalicie, to ja nie wpadam w euforię. Dla mnie jest takie, to piękne, dostałam podarunek od życia i dziękuję za to skromnie. Czy mnie hejtujecie, to nie dopuszczam tego do siebie. Sobie mówię, Bożena, to jeszcze jesteś taka fajna. Ta osoba, co tak myśli, ona cię w ogóle nie zna. To dlaczego ty masz przyjmować takie rzeczy od kogoś, kto cię na oczy nie widział, nie słyszał twojego głosu, nie czuł twojej energii? I tak sobie żyję. Właśnie tak. Z miłością w sercu, z radością w duszy, z bijącym sercem i z wami oczywiście, bo mogę gościć zawsze u was. Dziękuję wam bardzo za tę uwagę i kocham was jak zawsze mocno. Buziaczki.